Szczęść Boże, coś Wam powiem. Znacie zasadę żyj i daj żyć innym? Herod jej nie znał. Zamiast posłuchać Jana, kiedy ten mówił mu, żeby się opamiętał, to posłuchał swojej żądzy, a Jan stracił życie. Kim więc był Jan? Odpowiecie, że prorokiem. Ktoś doda, że dziwakiem, bo wybrał sposób życia bardzo oryginalny. A ja dołożę, że był obrońcą prawdy i głosicielem prawdy. To wszystko robił z wielkim poświęceniem, aż do śmierci. Nie miał nic do ukrycia, więc nie musiał się niczego lękać. Mówiąc, że nie miał nic do ukrycia, należy dodać więcej. Nie ukrywał niczego o Bogu. Kiedy wypominał grzech Heroda, próbując nakłonić go do zmiany życia, jednocześnie odkrywał prawdę o Bogu, który odpuszcza grzech. Niby proste, ale wszystko zależy od człowieka. Co jest mu bliższe? Ciało czy dusza? Herod nie wydał wyroku z powodu tego, że był królem. On uległ presji tłumu, bo przecież obiecał wszystko, więc teraz musiał dotrzymać słowa. Tu nie było żadnego opamiętania, jakiegoś ograniczenia listy żądań. Gdyby przez chwilę w jego głowie zapaliła się lampka i zadał sobie pytanie, jak stanę przed Bogiem, to co mu powiem? To wszystko potoczyłoby się inaczej. Kiedy czujemy się słabi, wiemy, że grzech krępuje nasze działania. Nawet ta opinia ludzka popycha nas do bezmyślnego decydowania. To tym samym mówię Panu Bogu, jestem nikim. Nie będziesz miał, Boże, ze mnie żadnego pożytku. Otrzeźwienie z takiego toku myślenia przychodzi wtedy, gdy odkrywamy, że dobro w naszym życiu nie przychodzi z tego, że działamy, żeby zadowolić innych, albo z lęku przed tym, co powiedzą, ale z przyjaźni opartej na zawierzeniu Bogu. U schyłku swojego życia, kiedy Jan głosił zbawienie tym, którzy byli niewolnikami swoich grzechów, został wtrącony do więzienia, ponieważ Jan wypomniał Herodowi, nie wolno ci mieć żony twojego brata. Święty Beda Czcigodny następująco opisuje to zdarzenie. Tkwi uwięziony w mroku lochów ten, który przyszedł dać świadectwo światłu i który zasłużył, jak powiedział sam Chrystus, by nazywać go pochodnią płonącą i jasną. Został ochrzczony własną swą krwią ten, który wcześniej ochrzcił Zbawiciela świata. Mało się chyba ostatnio ceni godność. Tylu ludzi tak łatwo się sprzedaje. Upodlenie, rozkład moralny. Wszystko zależy od sytuacji. Coraz więcej ludzi chodzi po tym Bożym świecie bez kręgosłupa moralnego. Bez żadnych zasad. Wszystko ponad godnością, honorem, prawością, dotrzymaniem słowa, zwykłą uczciwością i przyzwoitością. Ale nie Jan. On miał zasady, bo białe było białe, a czarne czarne. W oczach świata był przegrany. Natomiast w oczach Boga był wielki, gdyż sam Jezus powiedział o nim, między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Po prostu wystarczy tylko mieć zasady i kręgosłup. I obyśmy mieli nie tylko kręgosłup, ale spojrzenie w duchu prawdy i miłości, które pozwoli nam stawać się bardziej sobą, a później bardziej świętym.